Halo, witam się na tym kanale. Pierwszy odcinek, w końcu się widzimy. Kontynuujemy sobie tą serię z poprzedniego kanału, czyli co poniedziałek będzie wpadł tutaj przepis. Czyli ten kanał poświęcamy tylko i wyłącznie na przepisy kulinarne. Więc jeżeli tego jeszcze nie robisz, to na dole masz przycisk do subskrypcji, więc koniecznie zadzwoń, dzwonek, żeby być na bieżąco i ustaw, żeby powiadomienia do ciebie dochodziły, żebyś nie przegapił, żebyś nie przegapiła żadnego filmu. A dzisiaj robimy, tak jak widzisz po tytule, talerzetki. Są one bez cukru, są one po prostu legalne, idealna przekąska, słodka na takie letnie dni, jakie mamy właśnie teraz. I jest to przepis, który po prostu nie potrzebuje piekarnika, jest on bez pieczenia, jest on szybki, łatwy, przyjemny, smaczny. I przypominam ci, że w opisie masz linka do e-booka ze słodkimi przepisami. Masz tam 20 najlepszych wyselekcjonowanych ciast, takich jak Kinder Country, Princesa, Mars i tak dalej. Wszystko widzisz, więc zostało w tym momencie około 50 sztuk, więc śpieszę, bo jest to edycja limitowana, więc kto pierwszy, ten lepszy. A teraz nie przedłużamy i zaczynamy Short Monday na tym kanale. Short Monday, Short Monday, it's fucking Short Monday. Monday, it's Monday, it's fucking Short Monday. Dobra, więc tak jak widzisz, robimy dzisiaj sobie te talerzetki i zaczniemy od robienia spodu. Do przygotowania spodu będziemy potrzebować płatków owsianych, żurawiny, oleju kokosowego, czekolady, masła orzechowego i to wszystko. Tak jak widzisz, używam w tym przypadku czekolady z Legal Cake Size, ona bez cukru, bez dodatku cukru. Przypominam ci, że na nazwę Instagrama, czyli ifmpodlogachef, masz 10% zniżki na produkty na Legal Cakes, masz tam lizaki, batony, czekolady, różnorakie produkty, a tymczasem już zaczynamy robić te spody. Dobra, więc mamy tutaj foremkę na talerzetki. Według miarki ma ona średnicę 7 cm, czyli mamy 6 talerzetek, które będą miały 7 cm. Wszystkie makrosy, składniki będziesz miał na końcu, więc nie przejmuj się. Wszystko będzie złożone w jednym momencie. Pierwsze, czego zaczynamy, jest to zalanie owoców. Możesz użyć tutaj daktyli albo innego rodzaju suszonych owoców. Owoców jest tutaj dokładnie 60 gramów i zalewamy je wrzątkiem. Wlewam około 100 ml wrzątku i dajemy tutaj 5-10 minut, żeby one po prostu troszeczkę zmiękły. W tym momencie odsuwamy żurawinę i zaczynamy od rozpuszczenia oleju kokosowego oraz czekolady. Już mamy rozpuszczony olej czekolady, jeszcze musimy sobie pomieszać, żeby wszystko się połączyło w jednolitą masę. I teraz kolejnym krokiem jest wzięcie malaksera. Wsypujemy tutaj płatki owsiane. Wlewamy rozpuszczony olej z czekoladą. Masło orzechowe. Zamykamy całość i zaczynamy blendować. Dobra, więc mamy tutaj nasze zamoczone żurawiny. Teraz najwyższa pora odcedzić je. I odcedzoną żurawinę dodajemy do pozostałych składników i po raz kolejny będziemy wszystko blendować. Po wstępnym zblendowaniu wszystkiego coś prezentuje się następująco, czyli mamy bardzo klejącą masę, z której wykleimy teraz spody do naszych talerzetek. Takim fajnym patentem, żeby równomiernie sobie wyznaczyć porcje do naszych talerzetek, jest złożenie w tego taką jednolitą kulkę i teraz oddzielamy sobie po prostu na pół i z tej połowy będziemy chcieli wykleić 3 talerzetki. Pomocnym patentem jest również tutaj zbliżenie dłoni w wodzie, żeby po prostu wszystko równomiernie rozprowadzić. Po chwili zabawy z talerzetkami spody wyglądają następująco. Fajnym tipem jest, żeby faktycznie zwilżyć sobie dłonie i żeby dociskać do spodu, wtedy automatycznie będzie podnosił ci się bok i fajnie, żeby po prostu robić to do końca samej foremki, żeby zrobić jak najwięcej miejsca na masę. Kolejnym krokiem jest włożenie tych spodów w zimne miejsce. Możesz użyć lodówki albo zamrażalnika. Zamrażalnik to jest szybsza opcja, my właśnie z niej skorzystamy na 5-10 minut. Mi się wydaje, że wystarczy w zupełności, żeby spody były gotowe. A kolejnym krokiem jest zrobienie polewy. Użyjemy sobie skyra. Możesz użyć tutaj substytutu wiejskiego serka i jogurtu naturalnego, gęstego, jogurtu greckiego. Możesz użyć sobie budyniu albo po prostu użyć mleka z odżywką białkową oraz żelatyną albo mleczko kokosowe. Dobra, więc masz pełną listę substytutów. Takie substytuty możesz dorwać również w e-booku, w którym znajduje się link poniżej. Masz tam, mówię ci, 20 najlepszych serii. E-book sztos, najlepszy wszystkich. Do tej pory były 3 e-booki, to jest 4, ten jest najlepszy i to jest najlepszy na rynku słodki e-book, jaki tylko powstał. Mówię ci, serio. Zajrzyj do opisu, to nie są ćwiczenia. 150 gramów jogurtu, ja użyję sobie skery o smaku waniliowym. Mamy 10 gramów żelatyny oraz słodzik i będziemy potrzebowali troszeczkę wrzątku. Ja dałem 7 tabletek słodzika, ale według mnie słodzik to jest kwestia indywidualna, więc jeżeli lubisz bardziej słodkie, celowałbym w 8-10 tabletek, a jeżeli chcesz po prostu poczuć smak wszystkich składników, daję po prostu 3-4 albo wcale, nie wiem. Zależy jak masz wrażliwe kubki smakowe. Wrzątku dajemy od 40 do 50 ml. I teraz bierzemy łyżkę i rozpuszczamy wszystko. Rozpuszczamy z żelatyną. Staramy się robić to dokładnie, żeby nie było grud. Teraz, żeby uniknąć żelatynowych glutów, zrobimy taki patent, czyli bierzemy sobie jogurt i dodamy 1 łyżkę jogurtu do masy. Teraz po to, żeby po prostu nie powstały tak zwane te żelatynowe gluty. I teraz mamy to wszystko i pora to zblendować. Przelewamy tutaj żelatynę z 1 łyżką masy i dajemy resztę jogurtu do środka. Bierzemy blender i powtarzamy czynność tak jak wcześniej, czyli wszystko blendujemy.
Po zblendowaniu masa prezentuje się następująco. Teraz dajemy sobie chwilę, żeby troszeczkę tutaj odpoczęła. Żelatyna nam trochę stężała, żeby to nie było takie płynne. Akurat taleretki będą miały jeszcze 2-3 minuty w zamrażalniku. A my w tym czasie pokroimy sobie 4 orzechy, czyli dokładnie 10 gramów brazylijskich orzechów. Nie musisz używać tych orzechów, one są kwestią taką dekoracyjną i podkręcającą smak, więc jeżeli zależy ci na makrosach, to nie musisz wcale ich dawać. Dobra, więc orzechy mamy już pokrojone, teraz najwyższa pora przygotować sobie borówki. Ja przygotowałem sobie tutaj 100 gramów borówek. Po chwili w zamrażalniku właśnie takie powinny być te taleretki, czyli muszą tworzyć takie naczynie, do którego będziesz wlewać tą masę. I teraz bierzemy łyżkę i równomiernie wylewamy masę na każdy spód. Makrosy i składniki masz na samym końcu, więc warto czekać do końca filmu, bo to wszystko może się zmienić. Żeby uniknąć mojego błędu, transportując te taleretki do lodówki, zadbaj o stabilne podłoże. Talerz okazał się zbyt owalny, ponieważ masa troszeczkę się wylała, więc polecam ci albo po prostu położyć je na blacie i czekać, aż żelatyna stężeje. Na pewno zajmie ci to więcej czasu, ale będzie to pewniejsza opcja. Albo jak będziesz to przenosił albo przenosiła, użyj deski do krojenia. Na pewno wtedy to rozwiąże twoje problemy. A tymczasem tak wyglądają taleretki po wyjęciu z lodówki. Spędziły tam bodajże 5 minut, więc nie wystarczyło długo, żeby one tam stężały. A tymczasem dodajemy borówy. Po chwili dekoracji całość prezentuje się następująco. I teraz ostatni etap, czyli mamy te 10 gramów orzechów. Obficie na górę w ramach dekoracji, żeby nadać dodatkowy aromat, smak oraz chrupkość. Żeby te taleretki na pewno wyszły dobrze, teraz dajemy je na co najmniej godzinę, dwie do lodówki. Pamiętaj, użyj deski, żeby nie wywaliło się to wszystko. Załapę w górę, właśnie teraz. Jeżeli jak dotrwałeś do tego momentu, napisz borówka. To wtedy będę wiedział, że oglądasz ten film do końca. Dobra, więc po wyjęciu z lodówki całość prezentuje się następująco. Jeżeli chodzi o makrosy, są następujące. Czyli jak widzisz, w jednej porcji mam tutaj około 180 kalorii. Jest to fajna, delikatna, letnia opcja. Dobra, więc sprawdźmy sobie jeszcze, jak w przekroju wygląda ta taleretka, jak się prezentuje. Bierzemy nóż i sprawdźmy sobie, jak wygląda w środku. Jak widzisz, bardzo fajny, cienki spód, gruba warstwa kremu, orzechy oraz owoce na górze. Pora sobie to sprawdzić. Naprawdę fajnie przełamuje się ten kwaśny smak borówek. Zachęcam cię, żebyś zrobił albo zrobiła sobie właśnie to takie taleretki. Jak uda ci się zrobić, to oznacz mnie na Instagramie, to wrzucę cię do siebie na relację. Tymczasem, jeżeli się podobało, to zostaw łapę w górę, bo jest to pierwszy przepis na tym kanale. Daję motywację i dawaj znać, czy taki format ci odpowiada, czy chcesz więcej takich przepisów. Jeżeli masz jakiś pomysł na kolejny przepis, to koniecznie daj znać na dole. Przypominam ci, że jest dostępny e-book 20 najlepszych przepisów na ciasta, więc obczaj sobie w linku na dole. Dobra, więc nie przedłużamy, taleretka w dłoń i widzimy się w kolejnym odcinku już niedługo. Shirt Monday, it's fucking shirt Monday. Monday, it's Monday, it's fucking shirt Monday. Monday, it's Monday.